Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Jest połowa marca i ponownie spotykamy się na plantacji borówki amerykańskiej. Jak widać za mną, wiosna już mocno dała się we znaki tym roślinom. Pąki są bardzo nabrzmiałe, ale wiosna przyniosła również pewnego rodzaju zaskoczenie. Ostatnie dwie noce były dość mroźne. Wielu plantatorów mówi o tym, że już są uszkodzone pąki, że już powinniśmy się spodziewać straty plonu. Moim zdaniem na plantacjach, które były dobrze uśpione, dobrze wyhamowane przed zimą, te pąki nie są jeszcze na tyle rozbudzone, żeby gdzieś tych uszkodzeń można było się doszukiwać. Tutaj w tym miejscu, co prawda, plantacja jest położona dość wysoko. Szukałem, rozbijaliśmy pąki, ale nie udało nam się znaleźć uszkodzeń. Może inaczej to będzie na innych odmianach, może na chandlerze, który z reguły jest zawsze bardziej podatny na uszkodzenia, będzie coś widać. Wszystko zależy jednak od miejsca. Borówka może nie jest tak bardzo podatna na sam chłód, bardziej dotykają ją chłody z wiatrem, wtedy kiedy pąki są owiewane. Tam możemy się spodziewać większych uszkodzeń. Ja osobiście już po tej pierwszej nocy wziąłem kilka pędów z różnych odmian i wsadziłem je do ciepłego. Były w wazonie i dopiero następnego dnia patrzyłem, czy są jakieś uszkodzenia. Nie było tego widać gołym okiem. Może jeżeli spojrzymy za kilka tygodni pod mikroskopem, spojrzymy, jak rozwijają się dokładnie części kwiatów, tam będziemy widzieli jakieś uszkodzenia. Na pewno warto zwrócić uwagę na to w tym sezonie, że będziemy musieli od momentu początku kwitnienia jednak postawić na delikatną biostymulację, czy to algami, czy też innymi produktami tutaj podnoszącymi jakość zapylenia i zapłodnienia, żeby nawet gdzieś te delikatne uszkodzenia zregenerować i pomóc w jak najlepszym zapyleniu owoców. To, co możemy robić w tym momencie, bo mamy przed sobą kilka ciepłych dni, to na pewno powrót do lustracji w poszukiwaniu szkodników, w poszukiwaniu przede wszystkim misecznika. I ten moment ocieplenia to dobry czas na wykonanie zabiegów olejowych, takich jak na przykład Bertone. Wykonajmy to szybko, możliwie jak najwcześniej, żeby przed następnym ochłodzeniem ten olej zdążył się już troszeczkę rozejść po roślinie. Dodatkowo pojawia się wiele propozycji mieszania oleju z siarką, ale tu już w tym momencie na plantacjach borówki jest to na pewno zbyt wcześnie, zbyt późno już mamy zbyt rozwinięte pąki, mamy zbyt dużo części zielonych, a taka mieszanina, chociaż byłaby pewnie skuteczniejsza na szkodniki, jest zbyt fitotoksyczna, będziemy mieli uszkodzenia zielonej tkanki. Na pewno możemy pomyśleć o pierwszych zabiegach ochrony. Plantacje są już wyczyszczone, są wycięte, gałęzie są usunięte. Powstaje dużo ran po cięciu. Myślę, że szczególnie w takich latach jak te, gdzie ta zima była, powiedzmy, taka, że jej nie było, a plantacji w rejonie pojawia się coraz więcej, warto zwrócić uwagę na profilaktykę chorób tutaj kory przy użyciu różnego rodzaju środków czy też nawozów miedziowych. Te zabiegi możemy sobie spokojnie wykonywać, nie patrząc na to, kiedy był zastosowany olej. Możemy nawet łączyć je jednocześnie z produktami olejowymi. Myślę jednak, że warto już przy tym przejeździe zastosować jakieś delikatne nawożenie dolistne. W tym momencie może nie dolistne, a dopędowe bądź dopąkowe, stosując nawozy potasowe o niskiej zawartości azotu i dodając troszeczkę cynku, żeby wzmocnić tą trwałość pąków, trwałość roślin, zimotrwałość, tak żeby przed następnymi chłodami mogły się one jak najlepiej chronić. Dodatkowo podanie potasu będzie wpływało na gospodarkę wodną w roślinie. Tej wody w glebie nie jest zbyt dużo, korzenie już ją w tym momencie pobierają, gdzieś jest ona transportowana do tych części nadziemnych, ale warto, żeby była ona transportowana jak najbardziej efektywnie. Jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, możemy już w tym momencie pomyśleć o zastosowaniu nawozów wieloskładnikowych, ale pamiętajmy o tym, że muszą być to w pierwszej kolejności nawozy bezsorkowe, w których potas jest w formie siarczanopotasu, na pewno nie te nawozy tańsze oparte o formy chlorkowe. Dodatkowo jest dość wcześnie, jest połowa marca, do tak naprawdę tej wiosny naszej kalendarzowej mamy wciąż jeszcze daleko i nie warto tych roślin jeszcze gonić do przodu. Dajmy tą dawkę nawozu mniejszą, licząc na to, że później będziemy mogli uzupełnić składniki pokarmowe w glebie, czy to przez fertygację, czy też podając kolejną dawkę nawozu posypowego. Możemy w tym momencie również pomyśleć troszeczkę o kondycji gleby. Mówiłem o tym na pewno już wcześniej, ale w tym momencie wielu plantatorów właśnie sprawdza instalacje nawodnieniowe, rozkłada
pada nowe węże. Już przy tym możemy sobie puścić troszeczkę wody, podając produkty, które odżywiają glebę, na przykład jak, takie jak amalgerol, gdzie mamy i produkt, i kwasy humusowe, i aminokwasy, które będą pozytywnie wpływały na pobudzenie systemu korzeniowego, który wiosną jest wciąż jeszcze uśpiony.